Sól, sól wszystkim w trzecim odcinku. Dziś będziemy sobie grać urodziny obraz. Oni mieszkają tutaj w tym dużym domu. Więc jesteśmy tutaj urodziny obraz. Te dzieciaki tutaj to są pra wnuki Dona Lotario. I mamy właśnie tutaj Brandona, Egona. Egon jest tym simem, który właśnie chce spełnić te 20... Jak to było? 20 udanych przyjęć, a nie, 30 udanych przyjęć. I on był ostatnio u naszej fryzjerki na randce. Mamy tutaj Kasię Langerak, czyli Kasię Obraz teraz, no i jej dwójkę dzieci. I ona te dzieci ma z Brandonem. I tak, to jest właśnie Brandon, który trzyma właśnie sałatkę. On ma tak, aspirację rodzinną, drugą ma zdobywanie wiedzy, pragnienie życiowe ma właśnie, żeby się stać prestigatorem i pracuje na 6 poziomie. Jest rybą i osobowość ma, że jest niechlujny, nieśmiały, aktywny, poważny i uprzejmy. To jest jego brat, ale on właśnie jest w pracy, więc no. To jest jego właśnie brat Egon, on ma popularność i drugą ma romansowanie. No i on właśnie tutaj ostatnio z Egidią był na randce. No i ma to pragnienie urządzić 30 udanych przyjęć. Pracuje w sporcie na 5 poziomie jako gwiazdor. Jest lwem i osobowość... Jest schludny, otwarty, leniwy, ale też aktywny, więc tu jest pomiędzy. Jest bardziej letkoduszny i uprzejmy. No i Kasia. Kasia to, jak możliwe większość z Was wie, jest rodzinną simką. Jej druga aspiracja jest romansowaniem. Taką ją wybrałam, no bo ona miała... z przyjemniaczkiem romans, miała przecież z Donem romans, no więc stwierdziłam, że dam jej drugą aspirację romansowanie. Ona chyba właśnie nie pracuje, a jej pragnienie jest dożyć złotego jubileusza. Tak jej właśnie ustawiłam. No i jest wodnikiem i... Jest schludna, nieśmiała, aktywna, poważna i uprzejma. No i tutaj mamy jej pierwszą córkę, najstarszą. No i tutaj mamy Elizę, tylko ona jest w szkole niestety. Eliza jest jeszcze dzieckiem, dopiero co się stała tym dzieckiem. Nie mam pojęcia jeszcze, jaką aspirację jej będę dawać. Jest też rybą i jest tak schludna, nieśmiała, aktywna, poważna i uprzejma. I tu jest jej młodszy brat Emanuel, który śpi sobie teraz. No i on też dopiero co stał się małym dzieckiem. Jest baranem i jest schludny, otwarty, aktywny, poważny i żądliwy. I mamy tutaj dwa psy. Czyli tu jest Kapi oraz Kapunia i to są tata i córka, dokładnie. Czyli ojciec z córką i zaadoptowałam tu im też ostatnio filię, małą kotkę. Zobaczymy, co z niej wyrośnie. A w sumie już jutro stanie się dużym kotem. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądać. Mam tutaj w planach zrobić im jeszcze jedno dziecko. Tylko... No na pewno jeszcze w tej turze będę się starać. Tylko chcę właśnie poczekać, jak Emanuel będzie miał, nie wiem, jakieś 2 dni do bycia dzieckiem, żeby oni na razie jego wszystko nauczyli, bo on jeszcze nawet chodzić chyba nie umie. A nie, chodzić umie. Okej. No to jak nauczą mówić i korzystać z nocnika, to wtedy będę mogła się postarać o to dziecko dla nich. No i co? I tutaj jest tak, że Egon
jak ma okazję do zrobienia jakiejkolwiek imprezy, to on ją robi, tak? Więc tutaj urodziny są zawsze świętowane, zawsze urządzam wtedy przyjęcie, w sensie to Egon urządza. Nieważne, kto ma urodziny, on urządza za każdym razem te przyjęcia. I nawet nie wiem, jak daleko już mam postęp, bo 30 udanych. On już parę tych imprez zrobił. Zaraz sobie sprawdzę. Tak, raz, bo to jest świetna zabawa. Tu jest drugi raz. I tyle? A nie, trzeci. Dobra. Trzy udane, w sensie świetne imprezy mu się udało zrobić. No więc jeszcze 27 udanych imprez musi zrobić, więc daleko jeszcze do osiągnięcia tego pragnienia. Eliza właśnie wraca ze szkoły, więc wam ją pokażę. Tak oto ona wygląda. Zmieszała się strasznie. W sensie widzę w nią Kasię, tak po oczach, ale zarazem też po Brandonie dużo dostała. Jedyne, co się teraz wydarzyło, to to, że przegrałam już jeden dzień i że Kazimierz Siodełko kopnął nam śmietnik. Tak po prostu bez powodu. Przeszedł sobie i go kopnął. Brandonowi kazałam teraz iść sobie pograć w golfa, ponieważ on chce zdobyć tutaj punkt umiejętności, a potrzeba mu jeden punkt charyzmy i jeden punkt kreatywności, więc charyzmę ich sobie zrobi na graniu. Egon właśnie się kąpie. Tutaj mu jeszcze każę napełnić miskę dla psów i dla kota. Kasia jak sobie zje, to wyślę ją na górę, żeby Emanuelowi tam trochę już zaczęła go uczyć mówić. A Eliza, no to już idzie spać, bo jest całkowicie zmęczona. No, a Manuel się tutaj jeszcze bawi i w sumie to Kasia jak zje, to mogłaby go najpierw na nocnik... O, już zjadła. Dobra, niech opróżni, posadzi go na nocnik. Dobrze, więc niech go tutaj da na nocniczek. I chcę, żeby ona go nauczyła mówić, ponieważ chodzić już go nauczył tata. I staram się też tak właśnie na zmianę, żeby raz mama, raz tata coś nauczył i ewentualnie babcia i dziadek, jeżeli żyją. Więc teraz jej kolej, a nocnika to obojętnie kto. Kto go nauczy, to już jest mi obojętne, bo w zależności kto go nauczy nocnika, to później też zależy od tego Sima, który właśnie nie nauczył, że nauczy wtedy tego czytania, czyli odrabiania lekcji. Tu jest na razie na początku. Dobra, jak to zrobisz, to tutaj ucz mówić od razu. I Brandon już sobie zdobył punkt charyzmy. To wyślę go w takim razie już do spania, bo jest 22. Egon już też mógłby iść spać, a Kasia jak pouczy chwilę, to dopiero ją wyślę do spania. Dobra, już chyba dość jednak, bo strasznie mu energia opadła. Więc niech go włoży, niech jeszcze ten nocnik opróżni i zobaczę, czy tam jeszcze... A jest jeszcze spaghetti. Więc niech sobie jeszcze Kasia zje. Schowa i wyślę ją już też do spania. Wstali teraz wszyscy, więc tak, Egonowi kazałam tutaj podać płatki na śniadanie. Brandon, jak sobie zje śniadanie, to tutaj właśnie chce grać na bębnach, więc to akurat kreatywność. Więc mu każę tutaj po śniadaniu grać sobie na tych bębnach, bo przy okazji kreatywność do pracy sobie zrobi. Kasia poszła tutaj do Emanuela, żeby go wyciągnąć, dać go właśnie na nocnik i jeszcze go tutaj niech nakarmi. Jak to zrobi, to się tu pójdzie ogarnąć i też na śniadanie pójdzie. A Eliza odrabia lekcję, ponieważ ma pragnienie, żeby odrobić lekcję, więc na razie niech sobie sama odrabia te lekcje, bo jak będzie miała pragnienie, żeby się tam nauczyć właśnie tego odrabiania lekcji,
to wtedy każę, nie wiem komu, muszę sobie zobaczyć, kogo to będzie kolej teraz. Bo tak, Kasia nauczyła ją mówić, Brandon chodzić. Okej, okay, czyli Brandon będzie musiał ją nauczyć odrabiać lekcje. Dobrze, to niech Kasia mu da tą butelkę i zobaczy, czy Egon już podał? Podał. Dobrze, to sobie też pójdziesz zjeść. Brandon, siadaj, tu jedz. I pójdziesz sobie ćwiczyć. A Egon mógłby tutaj... O nie! No nie wolno tak robić, Kapi. Ja nie wiem właśnie, który to pies mi tutaj sika cały czas w domu. Dobrze, niech go zagoni i tutaj Egon niech się zajmie zwierzętami. Dopiero co wieczorem ta miska była napełniona i wszystkie cztery były pełne, a już są puste. Dobrze, niech je napełni i ewentualnie... W sumie jeszcze nie jest tak źle z higieną, więc nie musi ich myć. Ale mógłby te płatki jeszcze schować. O nie! On do pracy idzie. Dobra, może zdążę to zrobić. To muszę go teraz wysłać. Gdzie to auto stoi? On miał to żółte tutaj. Jedź do pracy. Okej. Okay. Eliza też by sobie mogła zjeść, jak odrobi lekcję. Kasia idzie jeść. Ojejku, ten już jest znowu śpiący. Ja bym chciała go nauczyć już mówić. No, bo... Tak myślę, żeby jutro już się oni postarali o to dziecko. Ponieważ i Brandon chce mieć, i Kasia też chce mieć. No, a Kasia też już jest w takim wieku, że powinni się postarać. No i w ogóle ich dzieci też nie jest jakaś duża różnica wieku, bo dość szybko im zrobiłam też od razu to drugie dziecko i tak samo chcę właśnie z trzecim zrobić, więc tutaj nie ma czasu do stracenia. A niech lepiej szybko go nauczy mówić, żeby mogła już zajść w ciążę. Kasia właśnie Emanuela nauczyła mówić i nasza Filia właśnie wyrosła na dużego kota. Właśnie chciałam sobie teraz zobaczyć, jak to ona wygląda. Ojej. Czekajcie, przybliżę bardziej na jej pyszczek. Fajna. Z twarzy fajna. I jeszcze chciałam zobaczyć, jak tutaj... wygląda z tyłu. Aha, jest cała biała, okej. Tylko uszy ma tutaj ciemniejsze i chyba... A, okej. Dwie łapki czarne. Tak, bo druga jest biała i następna jest taka brązowa. No ciekawie, ciekawie. O kurczę! Nie, no to Kasia, włóż go od razu. Zaraz zaśnie tu na podłodze. Nie telewizja. Okej, okay, jak to zrobi, to może sobie pójść coś zjeść, albo nawet... A w sumie niech poda jakieś drugie śniadanie, może te tosty z serem? O kurczę, a Egon miał iść do pracy. Kurczę. Się spóźnił, o nie. Nie no, jak go wyślę, to już teraz... A w ogóle tu dwa punkty nawet zdobył kreatywności. Dobrze, to zrobię tak, że on niech sobie po prostu weźmie chorobowe, bo nawet nie ma urlopu, żeby sobie wziąć. Nawet nie wiem, kiedy miał iść do tej pracy, bo się zajęłam właśnie tym Emanuelem. Niech zadzwoni, niech sobie też zje coś. A nie, nie może wziąć chorobowego. Kurczę, no nic. Już go nie będę wysyłać. Ta sobie gra. Kasia sobie też chce pograć. Więc jak zrobi to śniadanie, to drugie śniadanie, to niech sobie też pogra. Na bębnach. No kurczę, i znowu tu ktoś nasikał.
ze zwierzaków. Eliza nie jest głodna i Eliza odrobiła też te lekcje już. No nie. Miała go wsadzić, on śpi na podłodze. Super. Dobra. To może Brandon niech go wrzuci, jak zje. Egon właśnie wrócił z pracy i przyprowadził ze sobą Sabinę Ryba. Nic jego pragnień tutaj. Chce się z nią zaprzyjaźnić, więc blisko jest do tego, bo mają 37 punktów. I chce też iść na randkę. I teraz tak pomyślałam, bo na razie z robienia przyjęcia jakiegoś to odpada, ponieważ on ten cały weekend chodzi do pracy. W poniedziałek też, więc jak coś, to bym może dopiero we wtorek zrobiła, albo w poniedziałek po pracy, bo by się we wtorek wyspał tą imprezę. Ale on też no, na razie nie ma pragnienia, żeby robić tej imprezy. I myślałam właśnie, że sprawdzić w ogóle, jaką oni mają razem chemię, bo jak coś, to widzę ich jakby razem. Bo ona też z twarzy jest spoko, więc zaraz tutaj zobaczymy, jaka jest chemia między nimi. Właśnie widzę, że Brandon jednak wykorzystał sobie ostatni dzień płatnego urlopu. Więc dlatego też nie mógł dzwonić o chorobowe, bo miał jednak jeden dzień, ale wtedy już został on wykorzystany, dlatego pisało zero. Nic złego się nie stało. Uratowany. Więc tak, z randki jednak z nią nic nie będzie, ponieważ oni w ogóle nie mają chemii. Jest dla niego obojętna, ale tutaj spędzaj czas, zaprzyjaźnić się może z nią. Szkoda trochę, bo myślałam, że może będą razem. Albo chwilę ze sobą pochodzą. No ale jak w ogóle chemii brak, to nie ma to sensu. Zostaną tylko przyjaciółmi. I przez ten kosz na śmieci mamy w ogóle tutaj karaluchy. Ale właśnie zadzwoniłam po usługi. Więc tak, przez te karaluchy Eliza dostała katar. Wezmę ją tutaj do łazienki, niech weźmie sobie kąpiel i niech idzie od razu spać. Chcę jeszcze, żeby Brandon tutaj Emanuela dał na nocnik i wsadził do łóżeczka i w ogóle już mamy drugi dzień przegrany. A jak Brandon ogarnie Emanuela, to myślę, że oni tutaj mogliby się już zacząć starać o to dziecko. Tylko niech się Kasia też tu ogarnie w międzyczasie. O nie! A nie spać, tylko odpręż się. Filia uciekła z domu. Oh, no nie fajnie. Ej, no w ogóle... O, Brandon też się jeszcze zaraził, super. Jak on tutaj zajął w ogóle łazienkę? Dobra, czekaj, Kaśka. Nie ma obejmij romantycznie. Usiądź se tu na chwilę. Co wy robicie? Kompletny chaos. Okej, ten już się zestrał w majty. Zmień mu tą pieluchę i wrzuć go do spania i tyle. Proszę tu się odprężyć. Kaśka, ach, ten jeszcze w wannę zajął. Nie wiem, dobra Kaśka, idź se może tu do góry. Są jeszcze dwie łazienki. Ogarnij się i odprężysz się. Będziemy się starać o to dziecko. A właśnie, jeszcze Egon powinien zadzwonić i zgłosić zaginięcie. To teraz się będą starać o dziecko. Mam nadzieję, że za pierwszym razem się uda. Gorzej jak będą bliźniaki. Kurczę. Subcio. No to to już mam z głowy. Więc tak, wszyscy już wstali, tylko jeszcze Egon śpi i w ogóle dostał pragnienie o tym, żeby urządzić przyjęcie, więc mu to zablokowałam i zrobimy sobie w poniedziałek po pracy to przyjęcie. Teraz, że Egon ogólnie potrzeby ma ogarnięte, to trzeba będzie kapi umyć. Więc mu to tutaj każe zrobić. No, a reszta właśnie tutaj wcina tosty z serem na śniadanko. I jeszcze taki update. Brandon
i Eliza już wyzdrowieli. Nie ma już kataru. Egon już tutaj... Umyłeś tego psa, czy uciekł? No uciekł, no. Co za pies. Zagoń za ucieczkę. Proszę jeszcze raz wykąpać pieska. Kasia, co tam robi? O, Kasia to mogłaby się jeszcze umyć. Emanuel już został ogarnięty rano. A, widzę, że poszedł... Na posłanie dla kota. Proszę tu przyjść i tata jak zje, to mógłby ci tutaj wrzucić do końca i dojeść sobie te chipsy. Tak, bo Emanuel wstał jakoś o 3 w nocy i wtedy Brandon już był wyspany, więc kazała mu po prostu wstać do Emanuela, nakarmił go, dał go jeszcze na nocnik. No i teraz już dlatego jest Emanuel już taki śpiący o 7 rano. Co ty chcesz zrobić? A, bawić się. No to się możesz bawić. Myślę, że Elizę mogę wysłać tutaj na domek na drzewie, żeby się pobawiła. No nic innego do roboty nie ma, jest niedziela, lekcję odrobiła, więc czemu nie? Dobrze, Kasia się już tutaj wymyła. Kurczę, aha, bo ona ten... Ale jeszcze nie jest teoretycznie w ciąży, ale i tak głód jej spadł. Niech sobie jeszcze zje jednego tosta. Okej, Egon może sobie jeszcze tego tosta też zjeść, bo on jeszcze nie jadł śniadania i później sobie skorzysta. O, dobra, to nie jedz. Jedź do tej pracy. Przyjechała pani od robactwa, więc już karaluchów nie będą mieli. Wszystko przez głupie śmieci. Jej zdanie na ten temat. Oho. Winbuba. Psy się chyba nie lubią, z tego jak widać. Oj, oj, ojciec z córką. Ciekawe jakiś... O, rany! Straszna relacja. Się nie dziwię, że się biją. O, ojciec przegrał. Same problemy z tymi zwierzętami. Trzeci dzień przegrany i przy okazji ktoś nam znowu kopnął kosz na śmieci. No i Egon to właśnie sprząta. A teraz nam jeszcze kapunia uciekła z domu. No więc fajnie, fajnie. Niech Egon zadzwoni i zgłosi. To teraz mamy tylko jednego psa w domu. Kasia właśnie wstała, bo jej brzuszek urosnął. No i Kasia nie ma co robić, więc sobie ogląda film. A reszta wszystkich. A oprócz Emanuela, on oczywiście nie śpi, jak to małe dziecko. I bawi się klockami. Teraz kazałam Kasi go właśnie dać na nocniczek, żeby się jeszcze nauczył. I następnie chciałabym jeszcze, żeby go wykąpała i wtedy dopiero go położę spać. Jeszcze się nie nauczył. Ale tak myślę, że chyba jeszcze raz i już powinien ogarnąć. Tutaj mu troszeczkę higiena już też spadła i towarzystwo to przy okazji obie potrzeby poprawi. Zaczyna się poród. A Brandon akurat poszedł do pracy, więc Kasia jest sama z Emanuelem w domu. No to teraz jestem ciekawa, czy będą bliźniaki, czy jednak nie. Ale wolałabym, żeby nie było bliźniaków. O, że kablą nawet. W siebie? Imię będzie Celina. Dobrze, przyjrzyjmy się jej. O rany, teraz sobie 10 dzieci. Nie. Czy ona ma brązowe?
Włosy? Chyba tak. No tak, po Brandonie. No. I brązowe oczy też po Brandonie. Bo Kasia ma zielone. Okej. No to mamy teraz dwie dziewczynki i jednego chłopca. Dobrze, tylko wiesz co, Kasia, ja tego nie lubię, ale połóż to dziecko na ziemi, bo ty naprawdę musisz coś zjeść. Bo jeszcze z głodu za chwilę to umrze. W ogóle co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że Emanuel będzie miał jutro urodziny, więc Egon robi dzisiaj to przyjęcie po pracy i jeszcze jutro we wtorek będzie miał okazję zrobić urodziny Emanuela, więc od razu dwie imprezy, dzień po dniu będą. Będę musiała kupić teraz jeszcze drugie łóżeczko, no bo Emanuel jeszcze tutaj dzieckiem małym będzie. To tak tymczasowo na te parę dni, w sumie to na jeden dzień, no nie całe dwa, bo jutro będzie miał Emanuel te urodziny. No to teraz chwila prawdy, czy się nauczy, czy nie. Ale myślę, że tak, udało się. Kupiłam tu jeszcze teraz taki bujaczek, żeby Kasia nie musiała zanosić to dziecko na górę, tylko tutaj dała do tego krzesełka bujanego, bo i tak za chwilę trzeba będzie pewnie Celinę nakarmić i jeszcze pewnie zrobi w pieluchę, więc niech sobie na razie tam w tym krzesełku pobędzie. O kurczę, ale się złości. Dlaczego się tak złości? Nie wiem dlaczego. Dobra, to wyciągnij ją. Aha, i na podłogę. A czekajcie, zrobię sobie selektor, selectable Celina. Zobaczymy osobowość, więc znowu ryby mamy. Jest bardziej schludna, nieśmiała, aktywna, poważna i bardziej uprzejma. Więc no, taka bardziej podobna osobowość do Kasi. I zobaczymy od razu potrzeby. Okej. A wystrój, dlatego się tak złości. Dobrze, ale można już ją nakarmić przy okazji i za chwilę przebrać pieluchę. A Emanuel, co on tam? O kurczę, musi już iść spać. Chce się nauczyć wyliczanki, ale to raczej już nie będę go uczyć. Dobrze, to nakarm i wsadź ją jeszcze raz. Za chwilę tutaj jak posprząta pani pokojówka, to już powinien być wystrój lepszy. I Emanuela trzeba wysłać do spania. O, Eliza dostała wyższe oceny, czyli teraz 5 plus, okej. Oj, ktoś wraca z pracy. A, dobra. Egon wraca. Więc ja mu teraz się każę wykąpać jeszcze, wziąć sobie prysznic. I możemy robić już tą imprezę od razu, bo jest w dobrym nastroju. W sensie potrzeby ma dobre. O, przywiózł jakąś koleżankę z pracy. Justyna, jak? Justyna to jest. A, zaraz sobie ją... Kurczę, dalej się tam Celina złości. Gdzie pani jest? Tutaj. Obczaje, no bo ja w sumie mu szukam też jakiejś partnerki, tak, bo problem jest w tym, że on najlepszą chemię to ma właśnie z naszą, no tak, z Malwiną, ale Malwina jest zajęta, Celestyna też, ale z Celestyną to akurat ma słabo, bo tylko jeden piorun, no najlepiej właśnie tutaj z Egidią, tak, ale no Egidia tam męża nie chce, ona ma tych tylko tych swoich kochanków,
No i właśnie Egon jest jednym z nich, więc tutaj nie zamierzam ich jakby hajtać i wolałabym, żeby Egon sobie no, znalazł w końcu jakąś partnerkę, szczególnie, że on też już nie jest jakoś młody, a chciałabym bardzo, żeby się rozmnożył, no bo on jest naprawdę, no patrzcie się na niego, no on jest prześliczny. To już wolałabym naprawdę Egona rozmnożyć, a Brandona zostawić, bo Brandon akurat urodą nie grzeszy. Czajiny. A, jakieś tu niby pioruny są, to jak tam wcześniej z tą jedną Sarą, czy jak jej tam było, Sabina to była, też niby, że chemia, a tak naprawdę z chemii nic nie było, więc zobaczymy, czy tutaj też będzie chemia. No i co? Odczaję ją, ale no nie ma żadnej, kurczę, ale chcę z nią na randkę. No nic, będziemy się tutaj starać o to. Myślałam nad Egidią, ale on ma z nią miłość, więc lepiej ją nie zapraszać, ponieważ coś tutaj chcę właśnie pokombinować. Zobaczymy, czy będzie ta chemia, czy nie. Tak, Sabinę chciałam właśnie zaprosić, czyli Sabina, dobrze mówiłam, nie Sara, tylko Sabina. No i możemy w sumie... A, zróbmy tak, że chłopak i dziewczyna. Dobrze, to ich zaproś. Podasz jedzonko i... Czemu nie... Tak nie lubię, jak to byli jego przyjaciele, o co chodzi? Ojejej, dobra, to włączyć tu ten. A gdzie ona teraz poszła? A tu jest. Więc on sobie z nią tutaj spędza czas, żeby się zaprzyjaźnili. Podałeś? Podałeś. Więc oni sobie tu już siedzą i spędzają czas. Anatol sra. Ale chcę go właśnie zaprosić jeszcze... do tej rozmowy, żeby sobie tak trójkę siedzieli. Bo ta Sabrina nie przyszła, nie wiem czemu. Tylko Anatol przyszedł. Muzyczka jest też włączona, tylko mam wyłączoną w grze, więc nie słychać. Chcę, żeby on się właśnie z tą Judytą... zaprzyjaźnił. Chyba 55 musi być, czy 50? A nie, jednak 55, bo 56. Dobrze. Tańczyć. Ja możesz sobie potańczyć, imprezka jest. Właśnie, Emanuel ma jutro i Celina też. No, to będą podwójne urodziny. Teraz chcę, żeby jeszcze raz sobie sprawdził tą chemię. I potańczył sobie z nią. O, aha, bo z Anatolem najlepsi przyjaciele. O, Brandon wrócił, też jakąś koleżankę przyprowadził z pracy i też chce mieć 10 dzieci. No nie. Dobra. Niech on tutaj idzie się ogarnąć, nasz rycerz, i później pouczy Elizę. Dziwne, czemu oni nie mają chemii? W ogóle się to nie wyświetla. Chcesz z nią gadać? To tam poplotkuj. A, i Brandon dostał awans, żongler level 7. To dobrze, dobrze. Czas na chwilę pracy potrzebne. Okej. Okay. Jeden punkt charyzma. Na razie jest impreza, może być. O, znaleźli jakiegoś zwierzaka, tylko nie wiem kogo. Zaraz się okaże, ale pewnie chodzi o kota. I impreza jest na razie dobra, więc zobaczymy, ale myślę, że się uda. Dobrze, idź sobie tutaj dojedz do końca, bo go odciągnęłam od jedzenia, bo zadzwonił telefon. A Brandon miał uczyć Elizę. No i co? Jakoś nie widzę. Gdzie ty, panno, uciekasz? Nie ma!
do lekcji. Momencik, przyszła tutaj ta dziewczyna, ta Nina, ale jakoś tutaj żadnego zwierzaka nie przyprowadziła. O co chodzi? Bak chyba. Mają tej chemii ze sobą. A czemu ona się kąpi, jak była u siebie? Przepraszam. Ale coś się pani pomyliło. Trzeba mieć wspomnienie z tej imprezy, więc nie wiem, czy tutaj akurat po dobrej imprezie ma się wspomnieć, czy to tylko świetnie. A czemu Kasia nagle wstała? Aha, to ona nie spała w ogóle? Okej. Dobra, jak tam... A już się nauczyła? O kurka. Już sobie to sprawdzę tutaj, cosik. O, okej. Dobra, ty zostaw to, idź... już wiem, czemu ona wstała. Kasia jednak poszła spać, tylko że Anatol tutaj sobie... Wynocha, no serio. Ta się kąpie, ten se leży. Proszę go wyprosić i się połóż do spania. Kasia jak zje, to też. Eliza niech sobie to jeszcze zje. Bo impreza i tak już się kończy. No więc jest dobra zabawa. O, okej, dobrze, ma z tego wspomnienie, więc chyba się zalicza. Świetna zabawa. A no faktycznie, to nie ma różnicy, bo tutaj też pisało, że śpiewa. Dobrze, to teraz tylko 26 mu potrzeba, z czego jeszcze jutro będzie jedna impreza urodzinowa. Więc jeżeli ona się uda, to jeszcze 25 imprez będzie potrzebnych. I teraz on nie jest w sumie zmęczony jakoś strasznie, ale wyślę go też do spania. Kasia jeszcze je, Emanuel trochę jest głodny. No i to by było tyle na dzisiaj w tym odcinku, ponieważ już czwarty dzień jest przegrany, impreza zakończona sukcesem. Także odcinek też tym zakończę.